Mam déjà vu. Dopiero co, słuchajcie, raptem dwa lata temu nagrywaliśmy materiał poświęcony wejściu do Polski HBO Max, które miało wtedy zastąpić nam dostępne na polskim rynku od bardzo wielu lat HBO Go. A już szykujemy się na start kolejnej platformy streamingowej z tej powiedzmy stajni, czyli Maxa. I oczywiście znowu potrzebujemy informacji na temat tego, czego się w ogóle po tym cudzie spodziewać. Ten najnowszy start, planowany na 17 czerwca, czyli na właściwie zapowiedziany niedawno dzień premiery drugiego sezonu Rotu Smoka, to jest tak naprawdę konsekwencja zmian, jakie zaszły w strukturach własnościowych Warner Media, które połączyło się w 2022 roku z Discovery, a na ich czele stanął nie kto inny jak nowy CEO David Zaslaw. W Polsce Warner Bros. Discovery jest właścicielem nie tylko marki HBO Discovery, Discovery czy Cartoon Network oraz platformy streamingowej HBO Max, ale również całej grupy TVN oraz playera, co też oczywiście. Nie pozostaje bez związku z całą tą planowaną zmianą. W takim dużym skrócie, Max to jest takie HBO Max, ale bez marki HBO w tytule i z większą ilością treści, co podobno ma sprawić, że Max zagrozi swojej największej konkurencji rynkowej, czyli oczywiście platformie Netflix. W rzeczywistości Max jest raczej efektem oszczędności, które wdrożył właśnie tenże nowy CEO Warner Bros. Discovery po fuzji. Warner Media i e Discovery Dwa lata temu. E, wtedy chodziło o zaoszczędzenie 3 miliardów dolarów i wiązało się między innymi z tak drastycznymi decyzjami, jak choćby z usunięciem części licencjonowanych treści z biblioteki, kasacji niektórych produkcji oryginalnych, w tym również tych, które już nakręcono, jak choćby Batwoman, o czym e, mówiliśmy wtedy, wycofaniem się z produkcji oryginalnych w Europie czy otwarciu się na sprzedawanie licencji treści oryginalnych HBO do innych platform i stacji stąd na przykład właśnie w ostatnim czasie pojawienie się takich seriali jak choćby Pacific Six Feet Under czy True Blood na Netflixie Sytuacja była wcześniej absolutnie nie do pomyślenia, no bo HBO miało absolutną wyłączność na swoje flagowe tytuły, ale no, czego się nie robi dla kasy. Poza tym marka HBO przestała być w pewnym sensie priorytetowa. Zamiast tego stała się raczej taką no, częścią szerszej oferty, w której obok jakościowych filmów i seriali znalazły się też na przykład programy reality oraz transmisje sportowe na żywo. Platforma Max wystartowała w USA pod koniec maja 2023 roku z połączenia właśnie HBO Max i Discovery Plus, trwale eliminując właśnie z nazwy markę HBO, co nie wszystkim się spodobało, no bo HBO od lat kojarzyło się z jakościową ofertą filmowo-serialową. Szefostwo platformy tłumaczyło to wtedy tym, że Max ma być taką usługą oferującą bardzo, bardzo zróżnicowane treści, a HBO to jest raczej jeden z brandów, które się tam po prostu znajdą, a nie cała biblioteka. W USA Service Max zaoferował widzom trzy różne typy abonamentów. AdLite za 99 dolarów rocznie, bez dostępu do 4K, bez dostępu do HDR i Dolby Atmos i bez możliwości oglądania offline. AdFree za 149,99 dolarów rocznie z opcją oglądania offline i wersję Ultimate, czyli taką pełną, której koszt to prawie 200 dolarów rocznie. No, ale za to z 4K HDR, Dolby Atmos, czterema streamami równocześnie i z możliwością pobierania treści na nośniki. Co ważne, istniejący już abonenci HBO Max, w chwili uruchomienia nowej usługi, przez pół roku korzystali ze starego jeszcze abonamentu. W zamian za to widzowie dostali bardzo bogatą bibliotekę, na którą złożyły się treści Warner Bros., Discovery Channel, HBO, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Animal Planet i Eurosportu. Mimo to, w wyniku tego rebrandingu, w pierwszym półroczu Max stracił 2,5 miliona subskrybentów, podczas gdy konkurencja zyskiwała. Tyle jeśli chodzi o USA, bo oczywiście zmiana HBO Max w Max nie dotyczy tylko i wyłącznie rynku amerykańskiego, oczywiście zaplanowano ją globalnie. Od lutego tego roku Max dostępny jest już w tym momencie w krajach Ameryki Łacińskiej, a w maju wystartuje w państwach skandynawskich, niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Iberyjskiego. My w Polsce doczekamy się na maksa, no jak zwykle najpóźniej, dopiero 17 czerwca, czyli w dniu premiery drugiego sezonu Rodu Smoka, jak już mówiłam, co oczywiście absolutnie nie jest przypadkowe, no bo kiedy robić launch platformy, jak nie w dniu premiery jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali roku. Szkoda tylko, i tu się powtórzę, że z nazwy platformy Znika nam to HBO, które jest na polskim rynku marką nie tylko bardzo rozpoznawalną, bo musicie pamiętać, że kanał HBO zaczął nadawać w Polsce w 1996 roku, no ale jest też marką kojarzącą się z bardzo wysokiej jakości rozrywką. A co dostaniemy, słuchajcie, w zamian? Póki co od polskiego szefostwa Warner Bros. Discovery, które wypowiada się w mediach, słyszymy oczywiście same superlatywy, same pozytywy, w tym m.in. to, że Biblioteka Max będzie aż dwukrotnie większa niż Biblioteka HBO Max, przy czym warto, myślę, dodać, że to akurat nie będzie dużym wyczynem, biorąc pod uwagę fakt, że no, w ciągu ostatniego roku oferta HBO Max bardzo się skurczyła, co, myślę, najboleśniej odczuły to osoby, które od lat właśnie na HBO Go, a potem w HBO Max szukały ambitnych treści filmowych i serialowych. Programowo nie spodziewałabym się więc ani cudów, ani powrotu do tego co było kiedyś. No bo Max nie ma być platformą dla koneserów, ale raczej właśnie taką usługą łączącą bardzo, bardzo różne treści, a więc też skierowaną do widza szerokiego, stąd na przykład dostęp do transmisji sportowych, który będzie dodatkowo też płatny oraz ogólnie do telewizji na żywo. Treści filmowej i serialowej ma zapewnić HBO, treści filmowe, baza filmów Warnera, w tym m.in. do Uniwersum DC, treści sportowe Eurosport 1 i 2, bazę informacyjną zapewni CNN i TVN24, a treści dla dzieci Cartoon Network i tak dalej i tak dalej no bo lista brandów, które są objęte takim wspólnym parasolem o nazwie Max, jest bardzo długa. W Polsce dodatkowo dochodzą do tego jeszcze dwa potężne absolutnie kanały, czyli informacyjny TVN24, o którym wspomniałam oraz Player, którego treści już teraz są powoli wchłaniane przez HBO Max, a wkrótce się pojawiał też w ofercie platformy Max. To właśnie te treści najbardziej odróżniają tą polską ofertę Maxa od zagranicznych, bo jak już wspominałam, Warner Bros Discovery w Polsce jest właścicielem grupy TV, więc ma no, nieproporcjonalnie większą bibliotekę produkcji własnych, lokalnych, takich jak choćby seriale Player.pl czy programy publicystyczne i dokumentalne z TVN GO. Zresztą słuchajcie, o tym co będzie dalej z Playerem to się mówiło właściwie od momentu kiedy w amerykańskim WBD rozpoczęły się restrukturyzacje i to co wiemy już w tym momencie na pewno to to, że Player jako taki, jako platforma z rynku nie zniknie. Póki co zlikwidowano darmową platformę VOD.pl i zapowiedziano spore podwyżki cen abonamentu playera. Także niespodzianka, przy czym nie wiem, czy tutaj chodzi o poprawę jakości usługi player.pl, czy raczej o taki ruch strategiczny, który ma sprawić, że ludzie sami ostatecznie wyemigrują z playera na maksa, gdzie będzie więcej, będzie lepiej, no i za jakieś większe pieniądze, chociaż akurat za ile Wciąż nie wiemy, ponieważ wysokości pakietów nadal nam nie podano, a gdzieś w kościach czuję, że nie będą one raczej niskie, szczególnie jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych za rok dostępu do tego najwyższego pakietu trzeba zapłacić 200 dolarów, czyli jakieś 800 polskich złotych, co daje nam ponad 65 zł miesięcznie abonamentu. Jeśli porównamy to sobie choćby z ceną miesięczną, za taki Disney Plus. 38 zł miesięcznie. Ceną HBO Max 30 zł, czy nawet za najwyższy pakiet w Netflixie, czyli 60 zł miesięcznie, to wciąż no, może być to po prostu najdroższa platforma w kraju. Nieśmiało wam przypomnę, że kiedy dwa lata temu HBO Go zamieniało się nam w HBO Max, to obiecywano stałym abonentom, że jeżeli zostaną, to cena usługi nigdy, czyli dożywotnio się dla nich nie zmieni. Ciekawa jestem, czy w Warner Bros. Discovery dziś ktokolwiek w ogóle o tej obietnicy pamięta i czy będą jej przestrzegać. Przy czym oczywiście no, nic nie będziemy wiedzieć na pewno na temat cennika, póki nie zostanie on nam oficjalnie przedstawiony. To, co dzisiaj wiemy na pewno, no, to to, że będą w Maxie aż cztery pakiety dostępne. Pierwszy to pakiet tak zwany podstawowy AdLight z reklamami, co stosowano już choćby na przykład w playerze i podobnie jak w USA będzie to pakiet umożliwiający równoległe dwa streamingi na urządzeniach przy jakości Full HD, no, czyli nie za dobrze, ale powiedzmy, że jakoś tam da się od biedy oglądać. Drugi oferowany pakiet to tak zwany pakiet standardowy, czyli, no, jak sądzę, ten właśnie, bo tak się nazywa, który docelowo skierowany jest do jak najszerszego grona odbiorców, i tutaj też będzie, słuchajcie, opcja, Dwóch streamingów równocześnie, znowu jakość Full HD. Dojdzie do tego dostęp do pełnej biblioteki treści bez reklam oraz możliwość pobierania do 30 treści offline, czyli no też szału nie ma, ale już powiedzmy troszkę lepiej. Pakiet premium, czyli no ten trzeci, to już jest jakość Full HD albo 4K, dźwięk Dolby Atmos przy oczywiście wybranych tytułach, trzy równoległe streamingi i dostęp do biblioteki bez reklam, a jakże, a także opcja pobrania stu tytułów do oglądania offline. No, ja bym powiedziała, że słuchajcie, jest to raczej to do czego przyzwyczaiła nas większość dostępnych na rynku platform w tej chwili, więc oczekuję, że i cena za ten konkretny pakiet nie będzie jakaś totalnie z kosmosu. No i ostatni pakiet to jest pakiet kanały TV i sport, który oprócz wszystkiego tego, co w pakiecie Premium oferował będzie jeszcze dostęp do biblioteki kanałów na żywo, takich jak choćby TVN24, CNN, TVN, TVN7, Cartoon Network, Cartoonito, a także Eurosport 1 i 2 oraz relacji live z wydarzeń sportowych, takich jak choćby turnieje tenisowe, Puchar Świata w skokach narciarskich, czy relacje z letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Przy jednoczesnych, uwaga, dwóch streamach równolegle. Przyznam się Wam szczerze, że nie wiem, czym ten czwarty pakiet różni się od oferty kablowej. Oprócz no, jednej oczywiście zasadniczej rzeczy, w dużym stopniu są to treści na życzenie, czyli można sobie oglądać kiedy się chce i jak się chce za pomocą aplikacji. Poza tym połączenie tej bardzo zróżnicowanej oferty do złudzenia mi przypomina czasy kablówek, pakietów i dostępów do kanałów kodowanych i nie jest to pewnie przypadek, ponieważ CEO Warner Bros. Discovery, David Zaslaw, to jest człowiek myślący o telewizji w sposób bardzo, ale to bardzo tradycyjny i troszkę nas cofający jakby, wiecie... To oczywiście nie musi oznaczać, że oferta Maxa będzie no, jakaś tam nieatrakcyjna. Może za to oznaczać, że będzie tak szeroka, że trudno się będzie w niej odnaleźć. E, póki co z materiałów prasowych dowiadujemy się, że w ofercie Maxa pojawią się choćby takie seriale jak The Sympathizer, czyli Sympatyk, Pink to jesienią, drugi sezon The Jinx już wkrótce, czy choćby drugi sezon. Od Wilży Xawerego Żuławskiego, o którym ja osobiście wiem tyle, że został już dawno nakręcony i po prostu czeka sobie najwidoczniej z premierą na start Maxa. W przyszłości na platformie pojawi się także druga część Dune, polskie dokumenty też się pojawią, Max Original, takie jak choćby Król Zanzibaru, Łowcy Skór czy Hope Martyny Wojciechowskiej. Co ważne, Max wraca w Polsce do produkcji własnych. Nad dwoma nowymi serialami w tej chwili podobno pracują, gdzieś w duchu, mam nadzieję, że będą za tymi produkcjami stały osoby, które przez lata tworzyły ten bardzo jakościowy content dla starego HBO, no ale niestety nie mam pewności, że tak jest. To czy te tak zwane originalsy Maxa w Polsce będą trzymały poziom, to zobaczymy dopiero w przysłowiowym praniu. Póki co 27 marca zaprezentowano trzy francuskie produkcje oryginalne MAX, które pojawią się w ofercie w najbliższym czasie, pewnie w ciągu roku. Są to Black Lives, Malditos oraz Living With Our Dead. I właściwie, słuchajcie, to już wszystko, co w tym momencie oficjalnie jest wiadome o starcie Maxa w Polsce, chociaż oczywiście będziemy się starać Was na bieżąco informować o wszystkich zwrotach akcji i różnych najważniejszych rewelacjach na ten temat. Mnie w tym momencie interesuje najbardziej to, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Czy jesteście gotowi, gotowe na nadchodzącą zmianę? Czy planujecie wykupić tą usługę? Jaka opłata miesięczna byłaby dla Was najbardziej satysfakcjonująca, bo myślę, że tutaj mamy kluczowe pytanie, yy, związane w ogóle z tym, jak będzie wyglądało zainteresowanie Maxem w Polsce. Więc piszcie. Koniecznie w komentarzach. Ja już w tym momencie powiedziałam wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, więc y, mogę Was tylko zachęcić do lajkowania tego odcinka i dzielenia się nim, subowania naszego kanału, a także odwiedzania nas y, na różnych kanałach społecznościowych, czyli Facebooku, Instagramie i y, co my tam jeszcze mamy? Ja mam jeszcze Twittera. Aha, i mamy jeszcze podcast, więc y, tam też zaglądajcie. Nazywa się Seriale i cała reszta i znajdziecie go również za pośrednictwem naszego kanału na YouTubie. Dzięki.